Centrum Integracji Społecznej powstało z inicjatywy prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Andrzeja Czapskiego. Utworzenie i prowadzenie jednostki powierzono Caritas diecezji siedleckiej. Jej celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Spotkaliśmy się przy budynku Centrum Integracji Społecznej. Jest to jedna z trzech lokalizacji centrum. Kolejne znajdują się przy ulicy Kąpielowej oraz w budynku Ośrodka Misericordia Caritas przy ulicy Warszawskiej. Dzisiaj świętujemy uroczyste otwarcie Centrum Integracji Społecznej. Jest mi niezmiernie miło, że ta uroczystość może odbyć się w tak zacnym gronie. Niech ci, którzy swoim trudem nadają nowy kształt rzeczom przez Ciebie stworzonym, uznają swoją godność i radują się z tego, że ich praca przyczynia się do postępu ludzkiej rodziny i przynosi Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czym jest Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej? Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej jest instytucją, która pomaga osobom długotrwale bezrobotnym wrócić na rynek pracy. To jedno z trzech centrum Białej Podlaskiej. Gdzie jeszcze się mieszczą te poza... Nie, to jest tylko budynek, jeden z trzech, które zajmuje centrum, natomiast centrum jest jedno. Drugie jest na Kąpielowej, drugi budynek, który remontujemy obecnie i trzeci budynek to jest siedziba Caritasu na Warszawskiej 15. Kto tu może znaleźć pomoc? Wszystkie osoby długotrwale bezrobotne, które mają trudności na odnalezieniu się na rynku pracy. Czy to tylko szkolenia, pomóc w znalezieniu miejsca pracy, czy również tak zwana, to jest teraz modne, spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna to jest efekt ewentualnie pobytu w centrum, natomiast tutaj nie odbywają się tylko szkolenia, ale praca zarówno w zawodzie, którzy uczestnicy wybiorą, jak również praca nad uczestnikiem w reintegracji społecznej. Tu były wspomniane te zawody. Kto teraz może liczyć na te zawody? Jakie zawody proponujecie? W tej chwili mamy cztery sekcje już czynne, to znaczy gastronomiczną, budowlaną, florystyczną i opiekun osób starszych. Natomiast jesteśmy na etapie tworzenia piątej sekcji, księgowych. Centrum Integracji Społecznej, jak bardzo była to potrzebna instytucja w mieście? Świadczy o tym fakt, że miasto nasze, tak jak zresztą większość miast na wschodniej stronie Polski, należy do miast o bardzo wysokim wskaźniku bezrobocia. Natomiast osoby długotrwale, które pozostają bez pracy, są osobami z ogromnego ryzyka i zagrożone wykluczeniem społecznym. I tworzenie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej jest jednym z elementów całej takiej działalności i profilaktyki tego wykluczenia społecznego i służy aktywizacji osób bezrobotnych. Osoby, które utraciły wiarę w siebie, czasami też pozbyły się już swoich dawnych umiejętności, które w toku kształcenia czy wykonywania pracy osiągnęły, po to, żeby znowu uwierzyły w siebie, żeby zaktualizowały swoje wiedzę, swoje umiejętności, żeby mogły nabyć praktycznego doświadczenia stażując w różnych zakładach pracy, w zależności od formy tej aktywności, którą wykonują. I takim docelowym już punktem i głównym założeniem jest właśnie przygotowanie tych ludzi, tych uczestników tego Centrum Integracji Społecznej do takiej wiary w siebie i podjęcia swojej własnej aktywności zawodowej. Albo poprzez zatrudnienie u pracodawcy, albo poprzez założenie swojej własnej działalności, czy ewentualnie skupienie się i zrzeszenie w formę spółdzielni socjalnych. Czyli to był pomysł, ktoś na to zrzucił i kto to utrzyma? Trudno powiedzieć, zrzucił. Pomysł w ogóle utworzenia takiego centrum to był pomysł prezydenta. Szukaliśmy formy, w jakiej możemy to przeprowadzić i to właśnie te doświadczenia, które mamy w współpracy z Caritas diecezji siedleckiej poprzez utworzenie i prowadzenie i środowiskowego domu samopomocy i jadłodajni dla osób, które same nie mogą sobie sprawić tego posiłku, jak również prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej pozwoliły nam dać wiarę temu, że jest to partner i organizacja pozarządowa, która podejmie to wyzwanie. I to była jedna rozmowa z księdzem dyrektorem Jackiem Guzem,
który z ogromnym uśmiechem, powiedziałabym z dużymi oczami, przyjął wyzwanie, natychmiast skontaktował się z księdzem Markiem Bieńkowskim i zaraz była odpowiedź na tak, właściwie tylko potwierdzenie z Siedlec, że na tak. No i potem się już rozpoczęły czyste prace, czyli przygotowanie też i Rady Miasta, bo utworzenie centrum wiąże się z finansowaniem tego centrum, więc musieliśmy przeprowadzić wszystkie procedury związane z przygotowaniem stosownych dokumentów, uchwał, podpisaniu listów intencyjnych, ale przede wszystkim zabieganiem o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Te centra były finansowane w bardzo wysokich dotacjach, bardzo wysokich. Otrzymały granty, natomiast myśmy złożyli taką deklarację 4 lipca, czyli jakby jeszcze przed momentem tworzenia budżetu, ale tak się wszystko potoczyło, że tej dotacji nie otrzymaliśmy. Dopiero w tym roku, teraz niedawno, nie wiem czy fizycznie już pieniądze przyszły, ale jest już umowa podpisana na 150 tysięcy na funkcjonowanie tego centrum, także tu jesteśmy wdzięczni panu marszałkowi Sosnowskiemu, że jednak jakby obiecał i pomógł nam. Troszeczkę późno, bo myśmy chcieli przygotować, zrobić dużą modernizację tych obiektów, które zostały przekazane na rzecz centrum. Miasto przekazało budynek jeden przy ulicy Kąpielowej 9A, dużą wymiennikownię na potrzeby sekcji budowlane przy ulicy Pływackiej, ale tam są potrzebne duże pieniądze na remont, na przygotowanie tego. Liczyliśmy, że dostaniemy większe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Tak się nie stało, musimy się z tym borykać sami. Te 150 tysięcy też nas zasili, ale jednak to nie jest to, czym moglibyśmy ruszyć tak zwaną pełną parą, jak żeśmy sobie zakładali, bo chcieliśmy, żeby w ciągu półrocza zorganizować te 4 podstawowe warsztaty i żeby to prężnie pracowało przez następne pół roku, a teraz już od początku roku pełną parą.